kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Metalurgia. O czym są te studia? Metale to pierwiastki charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych. Mają one nieco inne właściwości niż reszta pierwiastków. Metalurgia to dziedzina wiedzy obejmująca całą drogę pozyskiwania i przetwarzania metali od wydobycia poprzez obróbkę rudy aż do uzyskania gotowych produktów. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą odpowiedzialność, ostrożność, samoorganizacja, dociekliwość, wnikliwość, zaangażowanie. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak prowadzenie badań zawartości metali w różnych rudach, prowadzenie badań właściwości fizycznych różnych stopów, projektowanie procesów w przemyśle metalurgicznym, posługiwanie się przepisami prawa w zakresie jakości metali, dobieranie metali o określonych właściwościach do danych zastosowań. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak materiały inżynieryjne, maszynoznawstwo ogólne, tworzywa na formy odlewnicze, krystalografia, ochrona środowiska. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Porównanie efektywności metod otrzymywania magnezu, wyznaczanie lepkości żużla zawiesinowego, bilans metali krytycznych w technologii pieca zawiesinowego, ocena możliwości zagospodarowania cynkonośnych surowców wtórnych. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają pracę w przemyśle metalurgicznym, zatrudnienie w przemyśle wydobywczym, pracę jako niezależny ekspert i konsultant, pracę w hutach i odlewniach, karierę naukową i pracę na uczelni. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.